Strój krakowski poprzez obraz historyczny i zasięg terytorialny ukazuje duże zróżnicowanie. Dlatego określenie strój krakowski jest niejednoznaczne. Wykształcił się na przełomie XVII i XVIII wieku. Odróżniał się od innych strojów ludowych barwnością, bogactwem i podobieństwem do strojów szlacheckich. Udział chłopów w insurekcji kościuszkowskiej i przysięga Tadeusza Kościuszki na rynku w białej sukmanie sprawił, że strój krakowski stał się mundurem krakusów i kosynierów. Podział ziemi krakowskiej między zaborców, Austriaków i Rosjan spowodował, że jednolity dotąd strój podzielił się na stroje krakowiaków wschodnich i zachodnich. Ubiór krakowiaków zachodnich stał się ostoją polskości i zdobył miano stroju narodowego. Najważniejszymi elementami stroju męskiego były sukmana, kaftan i pas z brzękadłami. Na głowach noszone były trzy rodzaje czapek. Najstarszy był wysoki kapelusz z czarnego filcu, zwany celendrem lub żelaźniakiem, magierka tyniecka, wełniana robiona na drutach i najważniejsza czerwona rogatywka. Kobiety w chłodne dni zarzucały na plecy wełniane chusty w kratę w kolorach czerwonym, białym, niebieskim i zielonym. Nazywano je naramiennymi. Gorsety w pasie zakończone były kilkudziesięcioma kaletkami i ozdabiane tylko z przodu. Panny nosiły warkocze z wplecionymi wstążkami i kwiatami, a wianki nosiły jedynie druhny panny młodej. Czerwona czapka rogatywka. Otok obszyty czarnym barankiem. Z boku przypięty pęk pawich piór i kwiatków z kolorowymi wstążeczkami opuszczonymi na ramię. Koszula biała z szerokim rękawem, ujętym w mankiet, z przodu pod kołnierzykiem czerwona kokardka. Kaftan z granatowego lub czarnego sukna, przód kaftana ozdabiają gęsto naszywane guziki białe lub mosiężne i chwosty. Na krawędziach czerwona lamówka. Czerwona jest również podszewka pod całym kaftanem. Na rogach hafty z motywami roślinnymi. Pod szyją stójka. Z tyłu, poniżej talii, zachodzące na siebie trapezy zwane skrzelami. Kaftan nie jest zapinany. Na kaftanie w talii zapina się biały połączony kółkami i nabijany mosiężnymi guzami pas. Z boku zwisają na biodro rzędy mosiężnych kółek, zwane brzękadłami. Końcówka pasa zwisa luźno. Portki wykonane z bawełny w pionowe prążki, czerwone lub niebieskie. Szerokie, bufiaste, puszczone w wysokie buty czarne lub czerwone. Wysokie sznurowane trzewiki w kolorze czarnym lub czerwonym.
Pod spódnicą biała szeroka halka wykończona koronką lub białym haftem. Bluzka pod szyją z kryzą wykonaną z haftu angielskiego. Szerokie rękawy przymarszczone na nadgarstkach, wykończone haftem opadającym na dłoń. Pod szyją rzędy czerwonych korali. Barwna spódnica w kwiaty, u dołu wykończona innym kolorem jednobarwnej tkaniny. Na spódnicy naszyte najczęściej dwie, trzy tasiemki. Na spódnicy zawiązany tiulowy fartuszek zwany zapaską, ozdobiony koronką, haftem i zakładkami. Aksamitny gorset jest wyszywany kolorowym haftem, przystrojonym błyszczącymi różnobarwnymi cekinami, koralikami i chwościkami. Poniżej talii udrapowany ciąg fałdek, które zastąpiły kaletki. Na każdej fałdce chwostek. Wianek krakowski wykonany ze sztucznych kwiatów, nieco wyższy z przodu. Z tyłu rząd kolorowych wstążek opadających na plecy.